Witajcie w drugim dniu pielgrzymowania szlakiem świętego Olafa do jego grobu. Witam Was ze Stiklestad. To tutaj spędziliśmy pierwszą noc. Tu skończyliśmy pierwszy etap naszego pielgrzymowania. Zamieszkaliśmy na takim kempingu, gdzie znajdują się o takie drewniane domki, które każdy może sobie wypożyczyć i spędzić tutaj czy to weekend, czy też może nawet dłuższy czas, czas urlopu, czas wakacji. My przyszliśmy tutaj wczoraj wieczorem, koło godziny 18. Zjedliśmy kolację, odprawiliśmy mszę świętą. No i tak zakończył się pierwszy dzień. Dziś, w tej chwili jest godzina 10 po 6. Jak widzicie, słońce jest w pełni, ono jest bardzo wysoko i jest mocno grzeje, czyli jest bardzo ciepło. Dziś przed nami kolejne kilometry pielgrzymowania, pieszego pielgrzymowania. Przejdziemy jakieś 23-24 kilometry, zatrzymując się w różnych miejscach. Dzień ten zaraz rozpoczniemy od mszy świętej. Jest to niedziela, 12 niedziela zwykła, więc odprawimy wspólnie mszę świętą, zjemy śniadanie i ruszymy w drogę do grobu świętego Olafa. Jest godzina 9. W pięknym słońcu wyruszamy w drogę na drugi etap pielgrzymowania. Przed nami około 23-4 km. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Oto już bledną mroczne cienie nocy i jasna zorza lśni na nieboskłonie. Przeto z ufnością z całych sił prosimy Wszechmogącego. Boże jedyny, zmiłuj się nad nami, przed lękiem obroń, obdarz wszelkim dobrem. Okaż się Ojcem, który nam otworzy bramę wieczności. Halo, halo, proszę pana, halo, halo. Tak, proszę pana. Którędy do Olafa? Proszę pana, tam zakrętem i prosto. Cały czas prosto? Przed siebie. Dobrze, to idziemy. Mamy przy tak zwanym spalonym kościele. Bardzo jestem ciekawy, co z niego, z tej świątyni zostało. Jak widzimy, tylko obelisk i ołtarz.
do sprawowania Eucharystii. Przepraszam, którędy do świętego Olafa? No tam. Prosto, w prawo, w lewo. I w drzewo, i w drzewo. Nie no, drzewa ominiemy, pod drzewo. Drzewo. Dziś to już kolejne podejście pod górę, tym razem wchodzimy na górę przez las. Prowadzi nas ścieżka, oczywiście idziemy po znakach świętego Olafa, żeby dojść do naszego kolejnego noclegu. Zostało nam jeszcze około 8 km. I będziemy dzisiaj spać bardzo niedaleko budującego się klasztoru benedyktynów. Więcej o tym miejscu z pewnością jeszcze powiem. Piękna pogoda. Dzisiaj jest niedziela, więc w zasadzie w ogóle ludzi nie widzimy. Wszyscy siedzą w domach z rodzinami, wypoczywają. Ale też nie minęliśmy ani jednego pątnika, który pielgrzymowałby do grobu świętego Olafa. Zatem idziemy sami. Po drodze możemy spotkać takie oto skrzyneczki dedykowane świętemu Olafowi, a w środku tej skrzyneczki można znaleźć, uwaga, można znaleźć między innymi pieczątkę. Do czego służy owa pieczątka? Pieczątka ta służy do tego, aby przystemplować książeczkę, którą przygotowana, paszport, który jest przygotowany dla pielgrzymujących do świętego Olafa. W tej książeczce zbieramy różnego rodzaju pieczątki w miejscach, w których byliśmy. I taką pieczątkę będziemy za chwileczkę przystawiać do naszych paszportów. O, tak jak mówiłem, mamy paszport. W paszporcie kolejną stronę. I oczywiście przystawiamy stempelek konkretny w danym miejscu. Uwaga, tylko prosto, tak? Oczywiście tylko prosto dostawiamy. Cyk. Proszę bardzo. Jesteśmy w tym miejscu. Tak, i to już kolejny stempelek przybity. No to zaraz będziemy mogli ruszać w drogę dalej. Odkładamy naszą pieczątkę do skrzyneczki, która tutaj czeka na pielgrzymów razem ze znaczkiem. W skrzyneczce znajduje się jeszcze książka, zeszyt, do którego się za chwileczkę wpiszemy. O, tak to wygląda, proszę bardzo. Będziemy się zaraz wpisywać, ale obok skrzyneczki znajduje się coś jeszcze, a mianowicie lodówka. Proszę zobaczyć, lodówka dla pielgrzymów. A w lodówce tej dla pielgrzymów znajduje się, uwaga, bezcenny dar, czyli zimna woda. O niczym innym pielgrzymi nie myślą, jak o tym, żeby się zatrzymać na postoju i napić się zimnej wody. Zimnej wody przygotowanej specjalnie dla nich. Proszę zobaczyć, oto pielgrzymi strudzeni, którzy za chwileczkę będą pić zimną wodę. Ja przyznam się, że i ja wezmę. Zaraz się napiję zimnej wody. Proszę bardzo, tu strudzony pielgrzym także bierze zimną wodę. Napijemy się wspólnie. Tak więc my też się wpiszemy tutaj po polsku. Pisząc oczywiście, bo dzisiaj jest który? Dokładnie? 25, czyli wcześniej ktoś wpisywał. 25 czerwca. No i do gospodarzy napiszemy, że bardzo serdecznie dziękujemy za przepiękny prezent w postaci wody. Bardzo dziękujemy za pyszny prezent. Prezent w postaci zimnej,
źródlanej wody. A ponieważ jesteśmy księżmi, więc napiszemy z błogosławieństwem. I pamięcią o modlitwie. Ksiądz przy... Bożym. Księża z Łodzi. I pabianic. Ostatnie 6 km do naszego noclegu. Księże Tomaszu, o nawet 5,5, księże Tomaszu. Skąd dokąd dzisiaj żeśmy szli? Do Mulkebi. To jest takiej miejscowości, gdzie kiedyś był klasztor cystersów. No i aktualnie też tam jest klasztor cystersów, ale w innym miejscu. Postaramy się tych ojców tu dzisiaj odwiedzić. Ale będziemy nocowali na farmie, a nie w klasztorze. Bo tam jeszcze się buduje dom pielgrzyma. Czyli generalnie zrobiliśmy dzisiaj 20... W sumie 24 będą. 24 km. 24 km, ale z nami jest oczywiście także ksiądz Przemysław. Biegniemy do księdza Przemysława, żeby go zapytać, jak mu się idzie. Księże Przemysławie, jak się księdzu dzisiaj szło? Rewelacyjnie. Tak, który? 4 godziny, 36 minut, 16 sekund, 1460 kalorii, 126 uderzeń serducha. No, także średnio 14 minut na kilometr. Także rewelacja. Dobrze, a który moment był najtrudniejszy dzisiaj? Obawiam się, że dopiero będzie. A dopiero będzie? Czyli na tej ostatniej ostatniej prostej. O 6-kilometrowej prostej będzie tak, najtrudniejszy. No bo idziemy taką otwartą przestrzenią, więc to się pewnie da odczuć. Dobrze. Zatem idziemy. No i pewnie jeszcze będzie kilka słów z klasztoru cysterców. Pokażemy go może, jak się buduje, a może nawet fragment modlitwy. Zobaczymy, co się uda. Jutro. O, tutaj jeszcze ładny widok. Będziemy wspinali się na tamte góry. Na które? Tamte na wprost. No co to pokazuje? Właśnie tam. No to się okaże, czy nam się uda tam wejść na te góry. Uda się. Na te góry się uda wejść. To zaczniemy z samego rana. Wspinacz się. Jesteśmy tuż przed noclegiem, a zatem jest dobra okazja, żeby po całym dniu umoczyć nogi, wymoczyć nogi. Przed nami most, który prowadzi nas do noclegu na farmie niedaleko klasztoru cystersów.
-08. Zanim dojdziemy do klasztoru, do noclegu, to przed nami jeszcze ruiny dawnego klasztoru cysterskiego. Tyle z niego zostało. Dziś cystersi budują tutaj nowy klasztor. Jest to wspólnota międzynarodowa, ale o niej później. Prosimy księdza Tomasza, niech nas wprowadzi na dzisiejszy nasz nocleg. Pójdziemy, zobaczymy. Jest suchnie. Tutaj lata nas jeszcze nie ma. Jesteś pierwsi? Nie no, byliśmy tu w zeszłym roku, ale widocznie pani wyjęła. Dobrze, idziemy. Tu są ładne rzeczy. Pierwsza suszarka do skarpet. Suszarka do butów. Bardzo przydatne, jest mokro. Idziemy dalej. Idziemy zobaczyć nasz pokój. Pokój, tym razem jest to pokój numer 5. Wchodzimy do pokoju numer 5, a tutaj proszę. Zostawiliśmy już tak, zostawiliśmy już nasze bagaże. Więc proszę zobaczyć, są dwa łóżka, to nie jest łóżko małżeńskie dla jasności. Ale tutaj jeszcze dla trzeciego księdza, proszę bardzo, jest jeszcze podwójna prycza. Drugi dzień naszego pielgrzymowania kończymy w Munkebach. To tutaj u podnóża nowego, budującego się klasztoru cystersów znajduje się dom pielgrzyma, tak możemy to określić, ale po prostu prywatna kwatera, w której pielgrzymi zdążający szlakiem świętego Olafa mogą się zatrzymać i spędzić noc, skorzystać także z kuchni albo też z restauracji, która jest tutaj na miejscu. Jak widzieliście, minęliśmy stary klasztor cysterski, w zasadzie ruiny tego klasztoru. Jutro odwiedzimy cystersów, którzy tutaj przybyli i budują nowy klasztor. A w cieniu niejako tego klasztoru znajduje się nasz nocleg. Mieszkamy w pokoiku trzyosobowym, gdzie spędzimy noc, zjedliśmy kolację, spędzimy noc, a jutro rano ruszymy w kolejną drogę. Munkeby to inaczej mnisi. Możemy więc powiedzieć, że mieszkamy w cieniu klasztoru mniszego. Mieszkamy u mnichów, w miejscowości Mnisi.